15 lat i złodziei nie złapali do dzisiejszego dnia. Przeczytam wam pieśń Miłość i Nadzieja. Chociaż coraz gorzej mamy, i tak Polsko cię kochamy. Choć rząd mamy tu zdradziecki, gorszy niż ten proradziecki, który cały kraj sprzedaje, obcym ziemię też oddaje. Polsko, ciebie my kochamy, bo cię kiedyś odzyskamy. Stąd przodkowie nasi byli, myśmy tutaj się urodzili. Za to Polsko cię kochamy, bo i polskie serce mamy. I choć naród dziś bieduje, i tak Polsko cię miłuje. Jeszcze żeby naród mógł też wytropić, gdzie jest wróg. Polskę byśmy odzyskali i ją bardziej miłowali. Zwróćmy się o pomoc nieba, w zagrożeniu tak też trzeba. Pozdrawiam was, mili uczestniczycy. Wejdźcie na stronę internetową pod hasłem www.knurowski.cba. Tam zobaczycie, jak mafia Sądu Rejonowego w Brzesku zatrudnia przestępców. Na stanowiskach sędziów są przestępcy, którzy działają wraz z prokuratorami i działają wraz z policją. Tu macie zdjęcia, jak zniszczono polskiego chłopa. 11 lat nie złapano złodziei, którzy kradli. Więc czy my żyjemy w kraju wolnym, demokratycznym? Chyba nie. Zapraszam na stronę internetową www.knurowski.cba.pl. Najbardziej skorumpowany posterunek w Polsce to jest na trasie, jak jedziecie z Nowego Sącza do Brzeska, posterunek Czchowski. Tam skorumpowani policjanci już 20 lat pracują. Jeden jest zastępcą komendanta, drugi tak samo. Oni za nic nie odpowiadają.